Cześć kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na film, w którym opowiem o 5 asanach, które moim zdaniem potencjalnie mogą przeciążyć stawy kolanowe. Być może tak macie, że wykonując pewne asany odczuwacie dyskomfort w trakcie wykonywania tych asan albo na przykład po skończonej praktyce odczuwacie jakiś dyskomfort, wiedząc, że niektóre asany troszkę przeciążyły Wasze kolana. Tak się czasem zdarza i to jest spowodowane mnogością struktur, które mogą niestety ulec przeciążeniu w stawach kolanowych. W momencie, kiedy nasze ciało nie jest jeszcze gotowe na wykonywanie asany albo nie do końca prawidłowo wejdziemy w asanę i czasem te kolana potrafią się odezwać. Ja Wam powiem o 5 asanach, tak jak wspomniałam. Te 5 asan będzie wynikało z moich obserwacji, które poczyniałam prowadząc zajęcia jogi u swoich uczniów i powiem Wam o tych asanach, dzieląc je na takie, które troszeczkę inne struktury mogą przeciążać. Tak więc jeżeli ten temat Was zainteresował, to zapraszam do dalszego oglądania. Pierwszą z asan będzie przygotowanie do pozycji gołębia. Jeżeli macie dość mocno zamknięte biodro nie ma na tyle elastyczności, to najczęściej jest tak, że się kładziemy na jednej ze stron, po prostu unikając rozciągnięcia. Więc w momencie, kiedy dostaniemy asanę do wykonania i taką wskazówkę od nauczyciela, żebyśmy dociążyli to biodro, które jest z tyłu i jeszcze dostajemy informację o stopie na flex, no to zaczynamy wymuszać ruch, którego nie ma już w biodrze i pierwszym stawem, który zostanie przeciążony, będzie właśnie staw kolanowy. Więc jeżeli w tej pozycji odczuwacie dyskomfort w kolanie, bardzo często się to zdarza właśnie tutaj po przyśrodkowej stronie kolana, to przede wszystkim to, co możecie zrobić, to zastosować sobie piankę lub kostkę pod biodro, troszeczkę dając wyżej. No i kolejny ważny element, jeżeli Wasza stopa jest na flex, ona blokuje trochę kolano, więc wystarczyłoby dać stopę na point, to zabezpieczy Wam staw kolanowy i dzięki temu ta asana nie powinna już tak mocno przeciążać stawu kolanowego. Kolejną asaną, która potencjalnie może przeciążyć Wasze stawy kolanowe, jest Parivrita Parjva Konasana. Wykonam ją w takim wariancie, żebym tutaj była widoczna cały czas w kadrze. Kiedy przekładacie głęboko rękę, często zdarza się tak, że po połączeniu dłoni, zamiast skręcić się z części piersiowej, kolano zaczyna nam uciekać do środka. Tak bardzo się odpychamy z tego kolana, że kolano zaczyna uciekać do środka i jeszcze wyprzedza nam kolano całkiem staw skokowy, czasem nawet palce. I takie skręcone kolano będzie niestety bardzo niekorzystnie odbierało nacisk, który pojawia się właśnie z przodu rzepki. Kolejną z asan potencjalnie przeciążającą stawy kolanowe jest Marichyasana Dei. To jest asana, która jest bardzo intensywna. Ona zawiera założenie nogi do pół lotosu i tu już często pojawia się problem, bo kolano potrafi podnieść się do góry, jest bardzo duże napięcie, noga jest niewystarczająco głęboko w pachwinie. Dodatkowo przenosimy ciężar ciała na tę nogę i jeszcze wkładamy w to skręt, więc to wszystko może spowodować, że nasze kolano przejmie zbyt dużo napięć, zbyt dużo kompresji i bardzo często zdarza się tak, że w przypadku Marichyasany przeciążamy nie tylko łąkotkę przyśrodkową, ale też więzadło poboczne kolana, więc pamiętajcie, że jeżeli nie zakładacie swobodnie lotosu, to może lepiej nie podchodzić do Marichyasany D w pełnym wariancie. Kolejną asaną jest Adra Baddha Padmottanasana i to jest asana, która jest szczególnie kontuzjogenna dla tych osób, które mają niedostatecznie otwarte biodra. Ten zakres ruchomości nie jest na tyle prawidłowy, duży, żeby bezpiecznie móc ułożyć nogę do lotosu i wtedy zejść na dół. Kończy się to tym, że kolano jest jakby uniesione do góry i wtedy, kiedy zaczynacie schodzić na dół, ciężar głowy i klatki piersiowej jest naprawdę duży, jeszcze dociąża to tą zblokowaną nogę, która znajduje się w pachwinie i niestety dochodzi bardzo często do przeciążeń albo nawet do zerwania więzadła pobocznego strzałkowego kolana. Także tutaj też szczególnie zwracajcie uwagę na tę asanę. U mnie na zajęciach jogi było praktycznie tak, że albo nie wykonywaliśmy tej asany, albo jeżeli ją wykonywaliśmy, na przykład tak jak jest w praktyce Ashtanga Vinyasa Yogi, pokazywałam zawsze wariant przygotowujący i mówiłam, i te osoby, które wykonują swój pełny wariant, wchodzą do asany. I te osoby, które wykonywały wariant pełny, to były osoby, które ze mną przepracowały tę asanę na samodzielnej praktyce. Pokazałam wariant, jak wyjść, tak żeby było to bezpieczne. I kolejną taką asaną, już ostatnią w tym moim rankingu, jest Trianga Mukha Ekapada Paschimottanasana, czyli asana, w której w tej chwili siedzę.
Bardzo często spotykałam się z taką wskazówką, że jeżeli podnosi się biodro, bo jednak ta asana wymaga dość dobrej tutaj rotacji wewnętrznej, żeby wyciągnąć łydkę na zewnątrz i wtedy usiąść. I okej, to w większości przypadków będzie sprawiało, że rzeczywiście usiądziemy wyżej. Tylko trzeba sobie zadać pytanie, jakim kosztem i jaki ruch zadział się w naszym stawie kolanowym, jeżeli wyciągnęliśmy łydkę na zewnątrz. Niestety zadział nam się ruch boczny kolana, a tego typu ruch w kolanie nie jest wskazany. Nasze kolano wykonuje zgięcie wyprost i przy zgięciu powyżej 15 stopni zaczyna się delikatna rotacja. Nikt nie mówi o ruchach bocznych, więc właśnie takie wyciąganie na siłę powoduje ten ruch boczny i on nie jest wskazany. Jeżeli Wam bardzo biodro się podnosi, po prostu weźcie sobie piankę, podłóżcie ją pod biodro, to wyrówna Wam linię bioder i spowoduje, że bez problemu zejdziecie na dół i wcale nie trzeba będzie wywoływać tego ruchu na siłę. Pamiętajcie też, że to wyciąganie łydki na zewnątrz, one nie u wszystkich osób będzie przeciążało kolana, ale u części osób tak. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Parę takich przydatnych wskazówek, na co zwracać uwagę w poszczególnych asanach. Jeżeli macie problem z kolanami, bolą Was kolana podczas praktyki jogi, po praktyce jogi, albo jesteście po kontuzji, albo chcecie wiedzieć, jak praktykować, żeby do kontuzji i przeciążeń nie doprowadzić, to chciałam Wam powiedzieć, że właśnie wypuściłam w świat mój najnowszy wideobook poświęcony kolanom. To jest prawdziwe vademecum wiedzy, ja uważam, że to jest wideobook petarda, cały czas to powtarzam, w którym zawarłam wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kolan. Od budowy anatomicznej, po potencjalne zagrożenia i przeciążenia, które mogą się pojawić, jak można diagnozować, co powoduje ból w naszych kolanach, więc wszystkie te wskazówki, a dodatkowo godzinną praktykę jogi z ogromną ilością takich szczegółowych informacji właśnie znajdziecie w tym wideobooku. Także zapraszam Was na moją stronę internetową, tutaj na dole znajdziecie link. Zachęcam Was do zapoznania się z tym wideobookiem. Jeszcze dodam, że przedsprzedaż jest tylko do niedzieli najbliższej do 21 czerwca, tak więc jeżeli chcecie się załapać na ten wideobook w niższej cenie, no to jest idealny moment. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał i do zobaczenia w moich kolejnych filmach. Pa, pa!